Siema, siema. W tym filmie chciałem Ci powiedzieć o moich planach fotograficznych, YouTube'owych na rok 2021. Kiedy rok temu rozpoczynałem właśnie ten kanał na YouTubie, to totalnie nie wiedziałem, w którą stronę to pójdzie, czy w ogóle mi się to spodoba, czy będę potrafił nagrywać samego siebie, ale jak się okazało później, sprawia mi to jakąś tam dużą frajdę i w planach na 2021 rok ująłem właśnie YouTube jako takie główne źródło tego, co chcę robić w tym roku 2021, jako właśnie taką swoją pasję, hobby, rozwijanie własnego siebie. Tak więc, tak jak powiedziałem, w roku 2020 opublikowałem kilka filmów, ale już na ten rok zaplanowałem sobie coś takiego, że będę publikował jeden film przynajmniej tygodniowo, co daje 52 filmy w ciągu roku minimum i to jest mój taki cel, który chciałbym bardzo zrealizować podczas tego roku. Można powiedzieć, że to jest dużo, ale widziałem kanały, które publikują 120 filmów w ciągu roku i to jest dla mnie niesamowita liczba. Ja mając rodzinę, dzieci, będę musiał wygenerować na to wszystko czas, ale podchodzę do tego w ten sposób, że nie wiem, ludzie chodzą na siłownię, grają w zespołach muzycznych i też mają swoje pasje, które realizują, czyli też poświęcają temu wszystkiemu czas. A ja, jako że fotografia jest tym moim takim źródłem, odskocznią, tym co robię po prostu w wolnym czasie, będę się starał realizować i właśnie przez to właśnie opublikowanie tych 52 filmów minimum w ciągu tego roku. A ten film jest pierwszy. Przygotowałem już sobie właśnie listę 12 tytułów odcinków, jakie chciałbym zrealizować podczas tego roku, czyli na tą chwilę mam około 2 miesięcy materiału do zrealizowania. Oczywiście podczas tych tygodni, które będą teraz mijały, będę dokładał kolejne tytuły, które będę dalej realizował w ciągu tego roku. A pierwszy film będę nagrywał już jutro. Będzie to film o sesji portretowej z prawdziwym Mikiegiem, to już mogłem teraz powiedzieć. Film powinien pojawić się na tym kanale całkiem niedługo. Także zachęcam Cię do tego, żebyś zasubskrybował ten kanał i został ze mną na dłużej, ponieważ tak jak mówię, w planach jest to, żeby nagrać 52 filmy w tym roku. A prawda jest taka też, że na tą chwilę około 90-93% ludzi, którzy oglądają moje filmy, nie są moimi subskrybentami i dobrze byłoby to zmienić po to, żeby po prostu napędzić troszeczkę rozwój tego kanału. A jeśli chodzi o Instagram, bo tam też staram się działać, poprzez to, że więcej czasu będę poświęcał w tym roku na zdjęcia, to mam nadzieję też na większą ilość zdjęć, które będę tam publikował i pokazywał po prostu te zdjęcia, które będę robił. Początkowo mój kanał, moje konto na Instagramie było skoncentrowane tylko na portrecie i tylko rzucałem zdjęcia portretowe na ten właśnie Instagram, ale w tym roku postanowiłem to też całkowicie zmienić, czyli będę publikował praktycznie wszystko, od zdjęć portretowych po krajobrazy, połączę to wszystko w jedno i tam możecie zobaczyć efekty po prostu moich zdjęć. Na Instagramie obserwuje mnie niespełna 1500 osób, nie jest to jakaś zawrotna liczba, ale jakaś tam baza do tego, żeby pokazywać swoje zdjęcie jest i zachęcam Cię do tego, żebyś odwiedził moje konto na Instagramie, link jest w opisie tego filmu, i zostawił jakiś ślad po sobie, a na pewno ja odwiedzę Twoje konto i zostawię coś po sobie, jakieś serduszka czy coś. A, jeszcze wracając do YouTube'a. Ja nie byłem regularny podczas tego poprzedniego roku, zdobyłem zawrotną liczbę 116 subskrybentów. Mam nadzieję ją zmienić. Cel, który sobie założyłem na ten rok, to jest liczba 1000 subskrybentów i mam nadzieję, że poprzez tą regularną publikację moich materiałów będzie ona możliwa do osiągnięcia. Więc jeśli interesują Cię filmy na temat tego, jak ja robię zdjęcia tutaj na Islandii, ponieważ to, co będę starał się pokazać właśnie w tych moich filmach, to jest przede wszystkim to, jak robię zdjęcia na Islandii, ewentualnie jakieś ciekawe miejsca, w które będę po prostu jeździł na wycieczki i tak dalej. Jak będę chodził sobie po Reykjaviku z aparatem. Jeśli kupię jakiś nowy sprzęt albo zmienię cokolwiek, to oczywiście może recenzja tego sprzętu, więc tego możesz oczekiwać właśnie zostając ze mną na dłużej i subskrybując ten kanał. Okej, no to właśnie takie są te moje plany na ten rok 2021. Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej i do następnego razu. Piąteczka!